2023. Stany Zjednoczone. Na pierwszy rzut oka nie wygląda na cukierniczkę. Jest ubrana zupełnie zwyczajnie, w dżinsy i kurtkę. Idzie szybkim krokiem, a zza rogu wyłania się powoli jej miejsce pracy. Przystaje na chwilę. Robi to zawsze, żeby popodziwiać ten monumentalny budynek. Biały Dom po prostu zawsze robi wrażenie. Musi się jednak pospieszyć. Zostały tylko 2 miesiące, a trzeba jeszcze wymyślić, jak w tym roku będzie wyglądał prezydencki domek z piernika. No dzień dobry! Słuchasz podcastu Pożywka, a to jest podcastowy kalendarz adwentowy. Ja nazywam się Dominika Zagrodzka i opowiadam o świątecznym jedzeniu. Otwieramy dziś 5. okienko podcastowego kalendarza adwentowego. W grudniu, aż do Wigilii, spotykamy się tutaj codziennie o 20:00, żeby opowiadać sobie historię o świątecznym jedzeniu. W 5. okienku kalendarza kryje się domek z piernika i to nie byle jaki. Opowiem Wam dzisiaj bowiem trochę o prezydenckich domkach z piernika, bo to jest całkiem ciekawa sprawa. Istnieje taka tradycja, że co roku w Białym Domu powstaje olbrzymi domek z piernika, który jest nawiązaniem albo do historii amerykańskiej, albo po prostu do życia prezydenta. Od lat każdy prezydent robi sobie zdjęcia przy tym domku i ten domek też jest zawsze taką dumą pierwszej damy, bo to ona przecież odpowiada za świąteczne dekoracje w Białym Domu. Po raz pierwszy domki z piernika pojawiły się w 1969 roku w domu prezydenckim podczas kadencji Nixona dzięki szefowi Hansowi Raffertowi. To on wymyślił, że byłaby to fajna tradycja, żeby właśnie takie spersonalizowane, co roku inne domki w Białym Domu stawiać. Te pierwsze domki z piernika nie były jakieś monumentalne, przypominały raczej takie domki, które my sami możemy sobie w domu też upiec i udekorować. Z czasem jednak stawały się coraz większe i większe, a także bardziej spersonalizowane. Te pierwsze były raczej po prostu takimi piernikowymi domkami, a później już właśnie takie różne akcenty osobiste odnoszące się do prezydenta zaczęły się w nich pojawiać. W latach 90. corocznym budowaniem domków z piernika w Białym Domu zajął się nowy szef Roland Mesnier. I on właśnie wprowadził tematyczne domki z piernika. Zresztą Mesnier był bardzo znany także z różnych deserów, które przygotowywał dla prezydentów. Wydał nawet książki na ten temat. Właśnie można je znaleźć na przykład na Amazonie, gdzie opisuje, jakie desery przygotowywał w trakcie swojej pracy w Białym Domu. Jest też książka pod tytułem The White House and Gingerbread. I jest w niej trochę właśnie tych domków, które Mesnier tworzył, ale są też przypisy na przykład na pierniczki. Oczywiście on jest profesjonalnym cukiernikiem, więc nie oczekiwałabym tutaj takich bardzo szczegółowych instrukcji, natomiast jest to ciekawa propozycja. Ja już od jakiegoś czasu zbieram się do tego, żeby sobie tę książkę kupić, natomiast wolałabym, żeby to była raczej historia samych domków, a niekoniecznie właśnie te dodatkowe przepisy na potrawy z Białego Domu. Tak jak powiedziałam, Mesnier wprowadził takie domki spersonalizowane pod kątem danego prezydenta. I tak na przykład dla George'a Busha stworzył amerykańską wioskę, która miała przypominać mu jego dzieciństwo. Potem był Biały Dom dla Clintonów. Rozumiecie, Biały Dom zrobiony z piernika. I takim smaczkiem w tym domu było to, że cukiernik stworzył 22 marcepanowe figurki, które przedstawiały kota Clintonów w różnych miejscach właśnie w tym piernikowym Białym Domu, a z kolei w następnym roku cukiernik stworzył rodzinny dom Billa Clintona. Te domki, jak sobie przejrzycie zdjęcia, ja myślę, że wrzucę w ogóle na stories na Instagramie dzisiaj właśnie przegląd takich zdjęć domków prezydenckich, to one wyglądają bardzo interesująco i też bardzo imponująco. Natomiast od kilku lat domki są pokrywane białą czekoladą. I z jednej strony to sprawia, że one wyglądają naprawdę jak taka cukrowa rzeźba, są przepiękne, natomiast z drugiej strony trochę moim zdaniem tracą taki urok domku z piernika. Są one też do siebie przez to bardziej podobne i może rzeczywiście bardziej pasują do takiego wnętrza Białego Domu, ale jak za chwilę Wam opowiem o reszcie dekoracji świątecznych, jaka w tym roku będzie w Białym Domu, to zobaczycie, że no tam generalnie nikt się nie przejmuje nadmiarem koloru. W ostatnich latach mocno to widać, że te domki są po prostu do siebie podobne. W 2019 roku mieliśmy na przykład Biały Dom z piernika, a do tego obok Statuę Wolności czy Golden Gate Bridge. Z kolei rok później, w 2020 roku, po raz pierwszy w tym domku z piernika uwzględniono też ogrody, które się wokół Białego Domu znajdują. A jaki będzie piernikowy domek Joe Bidena w tym roku? Otóż w tym roku Biały Dom dekorowany jest z hasłem przewodnim. To hasło przewodnie brzmi Magic, Wonder and Joy. Mamy bardzo dużo dekoracji, które do tego będą nawiązywać w jakiś sposób. Do tego podlinkuję Wam w opisie pod tym odcinkiem oficjalną stronę Białego Domu, która informuje o tym, co dokładnie i dlaczego właśnie to się znajdzie w Białym Domu jako właśnie świąteczna dekoracja. No dobrze, to trochę liczb. Biały Dom ozdobi ponad 350 świec, 22 100 dzwonków oraz prawie 34 000 różnych mniejszych i większych dekoracji. Do tego mamy jeszcze 98 choinek oraz ponad 142 000 różnych świątecznych światełek, girland i takich, powiedzmy, wiszących dekoracji. Do udekorowania Białego Domu potrzebnych było aż 300 wolontariuszy z całego kraju, którzy chętnie przyjeżdżają, żeby ten Biały Dom zobaczyć, a przy okazji mieć okazję właśnie w nim popracować nad jego udekorowanie. Sam domek z piernika będzie składał się z 40 arkuszy zwykłego ciasta i 40 arkuszy ciasta piernikowego, do tego oczywiście mnóstwo lukru i czekolady. A jego wygląd będzie nawiązywał do znanego amerykańskiego poematu, który znany jest pod różnymi nazwami. Jedna z nich to "Twas the Night Before Christmas". My znamy ten poemat też pod nazwą Noc Wigilijna albo Wizyta Mikołaja. W 1823 roku napisał go Clement Clark Moore dla swoich dzieci i poemat stał się taką kultową, świąteczną opowieścią. Można go zresztą w całości znaleźć w internecie, polecam go sobie przeczytać, bo jest całkiem uroczy. W noc wigilijną ojciec rodziny wstaje w nocy, ponieważ dobiega do niego jakiś hałas z zewnątrz. Wygląda więc przez okno, gdzie widzi lecącego w saniach malutkiego elfa, czyli świętego Mikołaja, który z workiem prezentów skakuje do domu przez komin. Potem następuje krótki opis świętego Mikołaja oraz gospodarza, który z uśmiechem i radością patrzy, jak Mikołaj napełnia skarpety domowników. Następnie Mikołaj wsiada w sanie i odlatuje, krzycząc przez ramię Happy Christmas to all and to all a good night. I to właśnie ten napis znajdzie się na gigantycznej książce, która zostanie wykonana z piernika i stanie za domkiem, który będzie wyglądał jak Biały Dom. W ogóle ta 200. rocznica publikacji tego poematu jest okazją do stworzenia także innych dekoracji w Białym Domu. Między innymi powstał olbrzymi zaprzęg z reniferami, który jest tak umiejscowiony pod sufitem, że trochę mamy wrażenie, wchodząc do tego pomieszczenia, jakby rzeczywiście po prostu tam leciały nad nami te renifery. Sanie z Mikołajem nawiązujące do poematu znajdą się też nad domkiem z piernika, żeby tradycji stało się zadość i wszystko się w tej opowieści zgadzało. Cały czas mówię o tegorocznym piernikowym Białym Domu, jakby dopiero miał powstać, a tak naprawdę on już stoi na swoim standardowym miejscu. Prace nad nim zaczęły się bowiem już w październiku, a cukierniczka, o której wspominałam we wstępie do tego podcastu, to Susan Morrison, pierwsza w historii kobieta, która jest szefową cukierników w Białym Domu. Oglądałam też taki krótki wywiad z nią, kiedy ona opowiadała o powstawaniu tego domku i mówiła m.in. o tym, że wszystkie elementy są jadalne i wszystkie są wykonywane ręcznie. A największym wyzwaniem było w tym roku stworzenie tej ogromnej księgi, która stoi za domkiem, ze względu głównie na jej rozmiar i na to, żeby po prostu się nie zawaliła, żeby nic z niej nie odpadło, żeby się nie przewróciła. To było dla niej największym wyzwaniem. Powiedziałam, że domek z piernika stanął na swoim zwyczajowym miejscu, bo jeśli spojrzymy sobie na zdjęcia tych domków z poprzednich lat, to zauważymy, że one zawsze stoją w tym samym miejscu. Konkretnie w sali jadalnej, na konsoli przy lustrze. To jest też świetny patent, bo lustro zazwyczaj odbija tył domku, dzięki czemu widzimy wszystkie dekoracje, także te dookoła, te z tyłu. W tym roku jest trochę gorzej, no bo ta wielka księga, która stanęła za tym domkiem, trochę to uniemożliwia. Przy okazji mówienia o domkach z piernika w Białym Domu, chcę Wam też przypomnieć, że domek z piernika oryginalnie pochodzi z Niemiec, z około XVI wieku. Być może pamiętacie Babę Jagę z baśni braci Grimm o Jasiu i Małgosi? Tutaj niestety muszę Was rozczarować, ponieważ w oryginale jej domek był zrobiony z chleba. Jaś i Małgosia są szczęśliwi, bo znajdują chatkę z chleba, która ma wprawdzie dach pokryty ciastkami, a okna z cukru. Natomiast ten chleb jest tutaj takim podstawowym pożywieniem, podstawowym pokarmem. Dopiero w późniejszych wersjach tej bajki pojawia się chatka z piernika i prawdopodobnie też dzięki temu zaczęto rzeczywiście takie chatki z piernika w Niemczech wypiekać. Tradycja tworzenia chatek z piernika znana jest dzisiaj na całym świecie. Ja też 2 lata temu i rok temu robiłam taką chatkę z piernika, w tym roku jakoś odpuściłam, robię trochę inne rzeczy, ale rzeczywiście jest to duże wyzwanie, żeby te blaty ciasta upiec odpowiednio, żeby je później przylepić tak, żeby chatka nam się nie rozpadała, i później jeszcze udekorować ją tak, żeby nie było wstydu. Ewentualnie zawsze można pooglądać zdjęcia tych z Białego Domu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia już jutro.